Lolipet. Taka zabawka dla dzieci 5 roku życia. Spin Master generalnie wydaje. I zaraz sobie obejrzymy. Całkiem ciekawy produkt, bo to nie jest nowa pierwsza zabawka z tej serii. Ale tak, mamy pudełko z takimi uszami, całkiem wesołe. Tu rozpinane. Pomóc? Tak, możesz pomóc. O. I wyciągamy to, co tam jest. I tu jeszcze coś zostało. Wyciągamy wszystko. Ja pokazuję. Mamy zwierzaka. Trafił się nam. O, króliczek Króliczek. wielkanocny. To idealnie nam się trafiło. I tak. On wygląda w ten sposób. Ma uszy. Takie oczka kolorowe. I tu się takie rusza mu ten środeczek trochę. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tu jeszcze naklejka jakaś, można przykleić. I on sobie nam idzie, tak? A oprócz tego właśnie mamy tą różdżkę To jest i lizak. lizak, dobrze mówisz, lizak. Generalnie smakołyk jakiś, tak? I on ma w sobie magnes. Jak damy tą gwiazdką w stronę, tylko to chyba nam się ślizga. O właśnie. Jak damy gwiazdką w stronę tego. O, to on pędzi, tak? Goni zajączek. Zaraz, o właśnie, może pokazać to drugie. Nawet nie gwiazdką. Się okazuje, że tą stroną o, goni. A tą powinien przeciwnie. Ten powinien trochę przeciwnie, a goni z tutaj przeciwna strona do gwiazdki. Nawet całkiem ciekawy produkt. Całkiem ciekawy produkt. A możemy, tu jest wyłączenie, już baterie są w komplecie, a możesz pokazać jak goni myszka. Bliżej chyba. Pokażę, bo będzie lepiej widać. One są podobne, trochę inne, widzimy ogonki mają. O właśnie, możesz zobaczyć, czy będzie na tym działać. Pokaż. Na tym też. Powinno działać, bo to ta sama seria. To Tak. są identyczne lizaki, O tylko to. kolorem się Tak. różnią. A zwierzaki różnią się ogonkami i uszkami generalnie. Dobra, tak to wygląda. Od razu możemy zobaczyć, tu jest taka, a tu jest typowo na Wielkanoc. Który miał który? Bo już teraz. Ta miała różowy, a ta No miała właśnie, żółty. no właśnie. I tu widzimy, jakie mogą być zwierzaki. Jakieś Echo, Hazel, Dolly, Maple i coś tam jeszcze. Czyli to była Dolly, na to wychodzi. A ten wcześniejszy to był To jest Smashy. a to jest ta. Aha, czyli była Priscilla. A racja, bo ten ma Dolly, ma inne uszy I generalnie. w ogóle to po lizakach też da się A i poznać. dobrze mówisz, właśnie. Tu mamy też inne lizaki dla zwierzątek. Natomiast no fajny pomysł, że to samo chodzi, ale my to sterujemy za pomocą tych lizaków. Tania rzecz za kilka złotych, a generalnie dzieci mają radość. Tu mogą wklejać sobie określone naklejki, tak, na wybrane miejsca. Sobie wklejamy. Tu mieliśmy się też gdzieś jedną już klejoną, a chyba nam Tutaj była. tak wypadła, bo one potem odpadają. Ale generalnie fajnym pomysłem jest to, że one biegają z tymi lizakami i no, w zależności jak ten lizak, tu będzie magnes w środku pewnie, w której stronie go położymy, to albo on ucieka od lizaka, albo goni w stronę lizaka. No i sam się porusza, tak, to jest tu ruchome. A jeszcze jak nam się trafi taki wielkanocny króliczek, jak teraz mamy Wielkanoc, to w ogóle to jest fajne. Tu jeszcze jakaś taka, tak. No i generalnie, co my tu mamy? Jakieś instrukcje, które są nam do niczego specjalnie niepotrzebne. Ale może pokażemy. Możesz pomóc, dziękuję. No właśnie, tu. No tu widzimy. To co od razu człowiek raczej wie. Czyli, że za lizakiem one sobie gonią.
A tu jeszcze tak, jak to się włącza. No i tyle. Tyle w temacie. Instrukcje są niepotrzebne, ale muszą być, bo to jest na baterię produkt, żeby dzieci nie włożyły gdzieś do buzi takiej baterii. No i mamy przykład dwóch produktów, ale z dzisiejszego pakowania był zajączek wielkanocny, więc idealnie nam się trafił na teraz. I widzimy, o, nawet to też się może połączyć ze sobą. Tak, magnesik tu jest. Ale jak jest włączone, to wtedy biega. I zbiega w stronę magnesu, to możemy kierować. Loli, pec. Dzięki.